Bardzo krótko, bo zaledwie kwadrans trwała piątkowa nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej zwołana na wniosek burmistrza Janusza Antczaka. Samorządowcy mieli do przegłosowania dwie uchwały. Pierwsza z nich dotyczyła zmian w budżecie gminy Wieluń na 2011 rok. Głos zabrały na sesji jedynie dwie radne, Anna Rozmarynowska i Emilia Kałuża. Na jaki cel przeznaczony jest 200 tysięcy złotych na promocję przy gminy przez sport? Pytam dlatego, że wcześniej na sesjach padały informacje, wnioski o to, żeby zwiększyć środki na działanie sportowe. Usłyszałam komentarz, tak może poza protokołem, że są te środki dla pana Polusiatkarz. Jeżeli tak, chciałabym wiedzieć, jaki jest udział gminy w budżecie pana Polusiatkarz. Dziękuję. Z uzasadnienia wynika, że jest pilna potrzeba wprowadzenia środków w związku z dofinansowaniem z Urzędu Pracy. Chciałam poinformować pana burmistrza, że wniosek o ośrodka pomocy społecznej został zatwierdzony 16 marca. Umowę Urząd Miejski podpisał 11 kwietnia. Sesję mieliśmy 29 kwietnia, więc było dostatecznie dużo czasu, aby te pieniążki wprowadzić do budżetu. Dziękuję bardzo. Odpowiadając na pytanie pierwsze związane z kwotą 200 tysięcy, to informuję, że jestem jakby spadkobiercą pewnych przyrzeczeń, które zostały i zapadły w ubiegłym roku, związane między innymi siatkarzem, ale niewątpliwie kwotę, o której była w ubiegłym roku mowa, że siatkarz Wieluń otrzyma, to jest była kwota 600 tysięcy. Dzisiaj ja z tego tytułu, którą tak jak państwo tutaj widzicie w projekcie tej uchwały, przeznaczam, czy proponuję, jakby kontynuując to przyrzeczenie, 200 tysięcy, co nie znaczy, że jest to kwota przeznaczona na siatkarza, dlatego że to jest konkurs i każdy ma prawo w ramach tego przystąpić. Także jest ukierunkowany w sensie taki, że chcielibyśmy spełnić to, co ja odpowiadam. Jestem spadkobiercą tego i staram się jakby wypełnić. Rozmowy z prezesami, z siatkarzami szły w tym kierunku, że gmina Wieluń takie zobowiązanie w ubiegłym roku wzięła na siebie, że taką kwotę dopomoże i będzie partycypowała w tych kosztach. Na dzisiaj, tak jak powiedziałem, konkurs może być rozstrzygnięciem w różnych kierunkach. Nie jest powiedziane, że akurat siatkarz otrzyma te środki, chociaż wydaje mi się, że przygotowują się do tego. Jeżeli chodzi o pytanie drugie, koleżanko radna, tak się składa, że faktycznie jeżeli chodzi o przesunięcia związane i przygotowanie tej umowy, to niewątpliwie taką wiedzę mieliśmy. Natomiast jak to czasami się zdarza, planując sesję też w maju, wstępnie taka miała miejsce w naszych rozmowach z panem przewodniczącym. Wydawało nam się, że uda się doprowadzić. Jedna moja nieobecność spowodowała, że brak przepływu, że konieczność jest do podjęcia do końca maja. A więc, żeby te pieniądze faktycznie znalazły się tam, gdzie są, niewątpliwie dzisiaj poprosiłem o tą nadzwyczajną sesję. Dziękuję bardzo. Radni wspomnianą uchwałę podjęli jednogłośnie. Za głosowało 21 samorządowców. Chwilę potem radni głosowali jeszcze za przyjęciem uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej gminy Wieluń na lata 2011-2020. Również i ta podjęta została jednogłośnie. Po sesji radni wraz z kolegami z Rady Powiatu ulicami miasta w specjalnym pochodzie przeszli do kościoła nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Tam z okazji Dnia Samorządowca odprawiona została specjalna msza święta. W którym modlimy się za samorząd miasta Wielunia, za tę wspólnotę lokalną, małą ojczyznę, za jej władzę i za tych, którym przecież na władzę.